Cześć, tym razem wybrałem się na pole w okolicach Malborka. Firma Crop Service Kwidzyn zakupiła najpierw pierwszą, a kilka dni temu drugą ulepszoną wersję wozu przeładunkowego Rapid. Jest to wóz produkowany w Mirosławcu przez Metaltech. Zresztą Metaltech to jedyny producent tego typu maszyn w Polsce. Trzeba przyznać, że Rapid jest wciąż dużą rzadkością na polach. Trudno go zobaczyć. Trudno go zobaczyć w akcji, a szkoda, bo to bardzo ciekawa konstrukcja. Wóz jest przeznaczony do pracy z kombajnem warzywnym albo zbożowym. Na ścianie skrzyni został zamontowany przenośnik, który umożliwia szybki wyładunek zebranego materiału. Jest też kilka możliwości doposażenia Rapida, między innymi w hydraulicznie regulowaną ścianę boczną, elektroniczne sterowanie z pilota i kamerę nadzoru napełnienia skrzyni. Zapraszam, zobaczcie, jak Rapid sprawuje się na polu przy zbiorze fasoli. No i co sądzi na temat tej maszyny Dariusz Walton z Crop Service Kwidzyn. Ideą tej przyczepy jest to, że skracamy załadunek między kombajnem a transportem, który odbiera surowiec. Przyczepa została skonstruowana w Polsce. Takimi udoskonaleniami w tej przyczepie są podajniki łańcuchowe, które ułatwiają bardzo rozładunek, przyspieszają i ułatwiają, bo fasola jest taką rośliną, którą się ciężko wysypuje z tej przyczepy. Ułatwieniem też jest dużym automatycznym otwieranie tej burty. To pozwala na szybki załadunek i wykorzystanie każdego urządzenia, które znajduje się na polu. Bez względu na to, na jakiej wysokości ono załadowuje dany surowiec do przyczepy. Generalnie ta przyczepa przyspiesza nam zbiór dosłownie o 50%. Bez przyczepy maszyny by musiały same podjeżdżać do tira i rozładowywać się, a przez to, że wykorzystujemy tą przyczepę, skracamy o połowę czas przeładunku, no i nie zatrzymujemy maszyn, które ciągle zbierają w tym przypadku fasolę, a przyczepa, jeżdżąc między maszynami a tirem, odbiera surowiec, powodując, że zbiór jest płynny. Pierwszą przyczepę, którą wykonał dla nas Metaltech, żeśmy zaczęli już eksploatować 3 lata temu. Na bazie tamtej przyczepy powstała ta z już wcześniej przedstawionymi usprawnieniami, które wprowadziliśmy na podstawie naszego doświadczenia, które mieliśmy na tej pierwszej przyczepie.